Kiedy żołnierze zaatakowali naszą wioskę, zamordowali wielu ludzi. Dlatego musiałem szukać schronienia w Etiopii. Nie było żadnego transportu. Żywiliśmy się liśćmi i upolowanym mięsem. Maszerowaliśmy przez 3 miesiące i po raz pierwszy w życiu nie mieliśmy chleba. Sypialiśmy w lesie pełnym komarów. Jednak najstraszniejsza była śmierć kilku z nas z rąk tubylców. Tutaj od prawie 20 lat toczy się wojna, która pochłonęła 3 miliony ludzkich istnień. To wojna kontrastów. Arabowie przeciw Murzynom, muzułmanie przeciw chrześcijanom, północ przeciw południu. To wojna, która toczy się na wielu frontach, od Mokradeł na południu po muzułmańskie szkoły resocjalizacyjne w Chartumie. To wojna, gdzie podczas rozstrzygania się międzynarodowych interesów ludzie zmagają się z głodem, niewolnictwem i śmiercią. To wojna tocząca się pod osłoną ciszy. Krzyk wśród ciszy. Sudan jest największym 35-milionowym krajem w Afryce. Piramidy są świadkami historii sięgającej czasów, kiedy Sudan był siedzibą faraonów. Są tu również ślady historii chrześcijaństwa, datowane na XVI wiek. Jednak wpływy arabskie, przynajmniej na północy, dominowały tu przez niemal 7 wieków. Sudan, była kolonia brytyjska, odzyskał niepodległość w 1956 roku, by zaraz pogrążyć się w wojnie domowej. Rząd w Chartumie został zmuszony przez rosnący w siłę w sąsiednich krajach islamskich ruch fundamentalistyczny, by dostosować prawodawstwo do reguł islamu i wprowadzić, wbrew woli mieszkańców południa, szaria. Sudan początkowo nie był krajem islamskim. Stał się nim, ponieważ obecnie większość mieszkańców to muzułmanie. Północ chciałaby południe, ale bez południowców. No i po prostu również różnice kulturalne między północą a południem są bardzo duże. Arabowie z natury, czy ludzie kultury arabskiej z natury uważają się za rasę wyższą w porównaniu do Afrykańczyków. Ludzie z południa nie chcą przyjąć północnego stylu życia, symboli kulturowych, politycznych i religijnych narzucanych im. Południe chce być wolne. Wojna pochłonęła życie 3 milionów Sudańczyków. Prawie połowa mieszkańców południa jest owdowiała. Masowe powołanie mężczyzn do wojska doprowadziło do prawie całkowitego braku plonów. Pracujące dzieci nie tylko są tu na porządku dziennym, one są niezbędne, jeśli pozostałe uprawy mają dać jakieś plony. Nie ma nadziei na wykształcenie, a strach przed głodem jest wszechobecny. Mąż mojej siostry został zamordowany i ona została sama z 4 dzieci, więc teraz ja muszę się nimi wszystkimi zająć. Jest nas razem 14. Te grosze, które zarabiam pracując dorywczo, starczają tylko na jedzenie. Wielu chce po prostu powiedzieć, że ta wojna w Sudanie to jest wojną religijną między północą i południem, czyli między muzułmanami i chrześcijaninami. W
pewnym sensie można powiedzieć tak i nie. Uważa się, że Sudan posiada zasoby ropy porównywalne z tymi w Arabii Saudyjskiej. Fakt, że ropa znajduje się w centrum i na południu kraju, sprawia, że stanowi ona potencjalne źródło dochodów zarówno dla północy, jak i dla południa. Plany bombardowania, oparte na religijnych i etnicznych przesłankach, zostały obecnie zastąpione czystkami ekonomicznymi ludności na obszarach bogatych w ropę. W Sudanie znaleziono ogromne ilości ropy. Wszystkie plany są od niej uzależnione. Nie od mieszkających tu ludzi, nie od ich przyszłości. Myślę, że tak jest, ponieważ my się nie liczymy. Wiele krajów, w tym krajów europejskich, staje się sprzymierzeńcami rządu z powodu ropy. I w ten sposób opowiadają się przeciwko Sudańczykom z południa. Dlatego też oni będą bronić ropy. Uzbroją się być może po cichu. I w konsekwencji właśnie przez ropę wszyscy zginą. Być może najpoważniejszą konsekwencją narastającej wojny jest wszechogarniająca fala emigracji. W ciągu 10 lat ponad 5 milionów Sudańczyków zmieniło miejsce zamieszkania w obrębie kraju, a następne 200 tysięcy przeniosło się do krajów sąsiednich. Emigranci maszerują całymi dniami, mając za cały dobytek tylko to, co są w stanie unieść, żeby tylko uciec przed stale rozprzestrzeniającą się wojną. A jeśli uciekną, gdzie pójdą? Czy będzie tam żywność? Czy będzie woda? Czy będą leki dla dzieci? Oni nie mają już praw do żadnej ziemi. Nie mają praw własności swoich domów ani dobytku. Okradziono ich z owoców ciężkiej pracy. Z powodu głodu i wojny prawie 3 miliony ludzi z południa obecnie zamieszkuje stolicę. Ludność Chartumu, największego miasta w kraju, zwiększyła się do około 6 milionów. Szacuje się, że codziennie napływa ponad 1000 emigrantów. Władze przydzieliły uchodźców do 4 obozów mieszczących się pod miastem. Przyjechałam do Chartumu z powodu wojny. Mój ojciec zmarł, więc zostałam sama z młodszymi braćmi. Zdecydowałam się na ucieczkę razem z innymi, kiedy zniszczono naszą wioskę. Maszerowaliśmy bardzo długo, aż spuchły nam stopy. Szliśmy tak przez 4 dni, podpierając się patykami, niosąc na plecach dzieci. Głód był dla nas jak choroba. Nasz dom został spalony. Buntownicy zabrali nasze krowy. Z Awail szliśmy na piechotę do miejsca zwanego Kir.
a potem wsiedliśmy do pociągu do Chartumu. Teraz mój mąż jest bardzo chory. My, Dinkowie, jesteśmy biedni, ale Bóg, nasz Pan, zawsze nas chroni. 5 maja 1986 roku zabrałem moją rodzinę do lasu, gdzie spędziliśmy 15 dni. Musieliśmy wszystko zostawić, ubrania, buty, wszystko. Musiałem ochronić moją rodzinę przed żołnierzami. Kiedy przyjechaliśmy do Chartumu, byłem bez pracy i mogłem się jedynie modlić do Boga o jedzenie. Gdyby żołnierze arabscy nie przyjechali na południe, nie byłoby mnie tu. Ale oni przyszli i zastali nasze pola starannie obsiane. Czekali do zbiorów, żeby wtedy nas zaatakować i wszystko spalić, tylko po to, by zniszczyć nam życie.